Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo, bardzo przeserdecznie. Tu znowu Gimper w kolejnym vlogu wyjazdowym. Tomasz Andrzej Wyjazdowy wita się z wami. Wczoraj widziałem, doceniliście inwestycję w kanał, jaką jest ten wspaniały selfie kijek. Cieszę się i dziękuję i mam nadzieję, że pod tym odcinkiem również zostawicie na przykład 29 milionów łapek w górę. Następny odcinek za 10 tysięcy lajków, jak zwykł mawiać pewien ciekawostkowy youtuber. Co tam u mnie dzisiaj? Dzień kolejny w pile, już niedługo chyli mi się ku końcu. Tutaj niestety zraniłem się z rana w paluszka, ojejku, i troszeczkę mnie to boli tutaj, więc możecie dać buzi, żeby przestało boleć troszeczkę i za 5 tysięcy lajków na pewno się zagoi. Tutaj jest rzeczka pilska, ładna pilska rzeczka. Nazwa wzięła się od tego, że pije, że płynie jakby w tej rzeczce piwo pilsner czy coś. Zabawny youtuber. No w każdym razie, słuchajcie, co mi się dzisiaj śniło, już napisałem na Facebooku z rana, ale powtórzę, bo ten sen był niesamowity. Śniło mi się, że byłem na meetupie we Wrocławiu i on był w hali jakiejś takiej, w tej IM-owej chyba, bo ona była taka okrągła, że się biegało, czy coś takiego, nie, byłem na tym spotku we Wrocławiu, tak, bo on też jest ten okrągły, nie? Ta taka hala we Wrocławiu. I tam był, i chodziłem, i wszyscy zbierali pokemony. To na pewno nie śniło mi się, dlatego że wczoraj 58 tysięcy znajomych wrzucało posty, że wszyscy grają w Pokemon Go i zbierają pokemony. No ale trudno. Mówię, wszyscy zbierają takie figurki, pokemonów małe były i był meetup i wszędzie można było to kupić, nie? Wszędzie dosłownie. Nie mówię, spokojnie, gdzieś tam chodziłem, jakoś mi tak zależało na tym, żeby te pokemony sobie nawet pokupować, te figurki i coś tam się działo. Po czym nagle poszła informacja, że na scenie głównej gra koncert z Buku. I ja mówię, o cię w chuj, mówię, muszę tam iść nagrać to. Mówię, nagram relację na kanał, że właśnie z Buku młoda krew na meetup czy coś tam, mówię, ale wyświetleń na jebie, nie? No i mówię, dobra, idę pod tę scenę. I faktycznie wyszedł, tylko że nie było Śliwy, który mu śpiewał refren. I on sam jakiegoś tam właśnie autotuna mu wrzucili i leciał takim przesterowanym głosem, że płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze. I leciał, leciał, nie? I spoko, potem zwrotkę zaczął nawijać. I mówi, bez hajbena, kurna, leci. Elegancko, z oddechem se radzi. Wszystko i tak mówię, nie najgorzej. Jakieś tam dziecka, jak to na meetupie, były pod sceną, machały rękami. I mówię, spoczko, spoczko. Mówię, fajnie. Gdzieś tam potem z Ignacym się złapałem właśnie, w tym filmie mi się leśniło. I mówię, co tam, jak ty myślisz? On mówi, no dobrze, dobrze, poleciał, nie? Ja mówię, super, super. I fajnie, coś tam intryga, nie? I rzucał w trakcie koncertu te figurki pokemonów właśnie w te dziecka, bo to była jakaś główna atrakcja meetupu. No dobra, zdarza się. No i poszedłem dalej. Gdzieś tam chodziłem. Gdzieś chodziło bardzo... O nie. YouTuber kryminalny po raz kolejny. Gdzieś tam chodziło o te figurki pokemonów cały czas. I gdzieś się skampiliśmy, pamiętam, o tym w rogu i to były ostatnie figurki, które my mieliśmy, ale jakaś zła czarownica tam była, czy ktoś, już nie pamiętam, bo teraz mi się rozmywa. Tam była i też ja te figurki, i ona miała jakiś taki tajny plan, żeby nam wykraść te figurki. A ja mówię, nie, na pewno jej się nie uda, a potem nagle bziu, dym, jakieś coś, zamieszanie i wszystko skradli. Źli ludzie to byli. I jakoś tam potem, nie, smutno mi było i się obudziłem. Niedobry sen. Niedobry sen, ale chciałem wykorzystać tę okazję, żeby mi się przyśnił do tego, żeby właśnie troszeczkę... O, przepraszam, chwila cięcia. Wchodzimy sobie do galerii Vivo właśnie. No i skorzystałem sobie z tej okazji, żeby właśnie wypowiedzieć się troszeczkę na temat właśnie z Buka. Właśnie z Buka i jego młodej krwi, która jest tak ostatnimi czasy, rzekłbym nawet, że hejtowana. Teraz to dla mnie wyzwanie w ogóle, bo już dużo ludzi się wstydzę. Gdzieś tam pojawia się bardzo dużo memów z tym związanych i niektórzy nawet na poważnie do tego podchodzą, że z Buku chujowy raper, z Buku rak i jakby jest bardzo duży wysyp taki tego i ogólna opinia na temat jego jako rapera, że jest bardzo tam kiepski, chujowy, rakowy, tak? Przy czym jakby wcześniej tego nie było, to się pojawiło zupełnie nagle.
Był taki moment, gdzie po prostu bum, wybuchło to wszystko, poszły te memy z tą młodą krwią i tak dalej, która swoją drogą, w mojej opinii, jest naprawdę przezajebistym kawałkiem, bo ma dobry beat, ma dobrze nawinięte zwrotki i naprawdę całkiem zajebisty refren. Jesteś widzowie, heksy. I był to trend, który pojawił się tak trochę nagle, wybuchło to i nagle wszyscy śmieją się, że z buku chujowo rapuje. Spoko, żarcik, memik. Tylko że to zaczęło się przekładać na jakieś tam faktyczne spamowanie mu fanpage'a, pisanie pod jego filmami, tak, minusowanie go, gdzie goś robi jakby traki takie, jakie robił zawsze i zawsze miał spoko oceny pod tym i nagle jakby to się odwróciło o 180 stopni, bo tak, tak, bo tak poszła jakby wieść winna. Jest to strasznie ciekawe zjawisko z punktu widzenia socjologicznego. Ja nie mam, broń Boże, jakiejś tutaj szerokiej wiedzy, żeby się próbować w ogóle wypowiadać, bądź w jakiś sposób analizować. Tutaj prędzej mógłbym o to poprosić Roya, który skończył socjologię, żeby w jakiś sposób rozłożył to zjawisko na czynniki pierwsze. Natomiast widzę właśnie pewną taką tendencję. A tendencja jest taka, że jeżeli pada coś hasło mem, tak, to ludzie się w ogóle nie zastanawiają, tylko tak, właśnie wychodzę i właśnie jebać policję, no i właśnie dlatego rozproszył mnie, bo znowu jestem kryminalnym youtuberem troszeczkę. Tak, i ludzie totalnie bezmyślnie gdzieś tam to powtarzają, bo tak, bo to jest teraz modne i tak jest. Gdzie nawet miałem taką sytuację, chłopak nagrał taki metal cover na hajsowników, że uratuje tę rakową, chujową piosenkę, nie? I nagram metal cover i tak dalej. No, chyba nie udało się uratować rakowej piosenki. Premier do niego pisze na priv i on mówi, nie, ja lubię ten kawałek, jest fajny, spoko, ale wszyscy się z tego śmieją, to ja też. No właśnie, tylko czy to nie doprowadza w pewnym momencie do takiej sytuacji, że jakby te śmiechy, żarty, wyśmiewanie kogoś zaczyna przeginać pomału, nie? I w niedobrą stronę. To jest coś, co zawsze z adminami na hajsownikach, dlatego żeśmy bardzo, bardzo pilnowali, że jeżeli zaczynał się jakiś mem, jakaś sytuacja czy coś i chodziło tutaj o kogoś, to w momencie, kiedy zaczynały się jakiekolwiek przeginy, natychmiast administratorzy wchodzili i wycinali kurwa wszystko, co w jakiś sposób tego dotyczyło. I nie ma przebacz, tak? Jak była ta dziewczyna z Nieżyli tyle i spoko, ja z nią pogadałem, ona tam powiedziała, że ją to śmieszy i w ogóle, ale jak zaczęły się jakieś posty, gdzie ludzie tam, nie wiem, na przykład zaczynali szukać jej adres czy coś, to szedł ban lajkujących i nie ma kurwa przebacz. Nie ma takiej opcji. Dlatego, że w internecie, jak to coś jest wewnętrznym grupem, wewnętrznym memem na hajsownikach i my jako admini możemy to kontrolować, to jest spoko, bo to jest wszystko możliwe do opanowania, kontrolujemy to i jakby staramy się pokazywać tym ludziom, że pośmiać się spoko, ale za przeginki lecą bany i tego się pilnujcie. I to gdzieś tam działa i aktualnie praktycznie przeginek nie ma na grupie od bardzo, bardzo długiego czasu. Natomiast w przypadku takich sytuacji, kiedy coś staje się memem ogólnointernetowym i rozlewa się po internecie, no jest dużo trudniej, tak? I jakby gdzieś tam obserwuję to, że i było dokładnie w ten sposób z Dawidem Kwiatkowskim, który gdzieś tam właśnie poszło w pewnym momencie, pedał hejt, poszło, suru. I dostawał, teraz jakby uspokoił, on robi swoje, zajebiście. Poszło na KN-a w pewnym momencie, łak, no skill, pomów mi Dave, dokładnie pamiętam ten moment, bo gdzieś tam wtedy jakby śledziłem jego twórczość, pomów mi Dave, sru, poszło, nie? Po prostu jakiś popularny kawałek z jakiegoś tam powodu, tak? Poszło na niego nagle na wszystkie traki. Że chujowy, że łak, że nie umie rapować, że kalka ksero, fala jakaś tam się zaczęła. I tak samo w tym momencie jest ze Zbukiem. I tak samo było zresztą z Justinem Bieberem chociażby, który miał najbardziej zaminusowany teledysk na całym YouTubie. Naprawdę, tam było ze 700 tysięcy łapek w dół chyba, coś takiego na Baby. Przy czym teraz zbiera zajebiste propsy i tak dalej. Nagle się okazuje, że nie jest już nagle to chujowa muzyka, ale on, to nie jest tak, że on się jakoś niesamowicie zmienił, stał się innym człowiekiem, czy ten. Robi swoje cały czas, oczywiście gdzieś tam dojrzewa, jako artysta dorasta, jako człowiek cały czas pracuje nad tym, ale nagle trend jest zupełnie odwrotny i to moim zdaniem pokazuje jakąś tam
głupotę, płytkość tego wszystkiego, że ludzie strasznie łatwo lecą za takim głosem, że o, teraz tak. Nie róbcie tego, to tak. Nie róbcie tego, bo jakby to do niczego nie prowadzi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. I to wszystko wynika chyba z jakiejś takiej chęci i przynależności do grupy, która jest w tym momencie mocna, bo jest atakująca. Tak czy nie? Może się mylę. Chętnie poczytam jakąś tam polemikę w komentarzach i też standardowo oczywiście dawajcie tematy do następnych vlogensów. Trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć!